Silent Hill 2 to jedna z najważniejszych gier w historii survival horroru. Po raz pierwszy wydana w 2001 roku zyskała sobie status kultowej, łącząc psychologiczne napięcie z głęboką narracją oraz niezapomnianą atmosferą. Premiera miała miejsce 8 października 2024 roku na konsole PS5 i PC. Grę stworzyło polskie studio Blober Team, mające na swoim koncie takie gry jak Blair Witch Project czy świetne The Medium. Czy udało się oddać twórcom ducha pierwowzoru, dowiecie się z tej recenzji. Fabuła Silent Hill 2 koncentruje się na Jamesie Sutherlandzie, który przybywa do tytułowego miasteczka, aby odnaleźć swoją zmarłą żonę, Mary. W remake'u historia pozostała wierna oryginałowi, ale zyskała nową głębię dzięki lepszemu zrozumieniu postaci i ich motywacji. Scenariusz został wzbogacony o dodatkowe dialogi i interakcje, co pozwala na głębsze zrozumienie psychologicznych zmagań Jamesa. Nowe sekwencje filmowe oraz zmieniona narracja dodają emocjonalnego ciężaru do relacji między postaciami. Zmiany te wprowadzają świeżość do opowieści, nie niszcząc jednak jej pierwotnego ducha. Gra eksploruje takie tematy jak żal, kara i odkupienie, co czyni ją nie tylko grą, ale i głębokim doświadczeniem emocjonalnym. Graficznie Silent Hill 2 Remake robi ogromne wrażenie. Nowa oprawa wizualna w pełni wykorzystuje możliwości PS5, oferując szczegółowe tekstury, realistyczne oświetlenie i niesamowicie dopracowane modele postaci. Miasteczko Silent Hill zostało odtworzone z dbałością o detale, a zrujnowane otoczenie, mgła i ciemność tworzą niesamowitą atmosferę. Muzyka powraca w odświeżonej wersji, a nowe utwory dodatkowo wzbogacają doświadczenia przeżywane w grze. Dźwiękowe tło, które było kluczowym elementem oryginału, w remake'u zyskało na intensywności i jakości. Odgłosy kroków, szelesty i przerażające dźwięki w nocy potrafią zbudować napięcie i poczucie niepokoju. Momentami złapałem się na tym, że wyskakujący zza rogu stwór nieźle mnie przestraszył. Mechanika gry w remake'u została dostosowana do współczesnych standardów, ale zachowano esencję oryginału. Eksploracja miasteczka, rozwiązywanie zagadek i starcia z potworami są nadal kluczowymi elementami rozgrywki. Wprowadzono jednak kilka nowości, które czynią zabawę bardziej płynną i satysfakcjonującą. System walki i unikania ataków sprawia, że starcia są bardziej dynamiczne, a przeciwnicy różnorodni i wymagający. Wiele z nowych mechanik, jak na przykład rozbudowany system ekwipunku, pozwala na lepsze dostosowanie do trudności gry. Pomimo tych zmian, Silent Hill 2 Remake nadal wymaga przemyślanej eksploracji i zarządzania zasobami, co jest kluczowym elementem, jeżeli nie chcemy później walczyć tylko wręcz za pomocą metalowej rury. Atmosfera Silent Hill 2 jest niepowtarzalna, a remake skutecznie oddaje jej mroczny i niepokojący klimat. Gra świetnie balansuje między chwytającymi za serce momentami, a intensywnym stresem związanym z przetrwaniem w obliczu niebezpieczeństwa. Możliwość wyboru różnych ścieżek i zakończeń dodaje głębi i zachęca do ponownego przejścia gry. Nowe elementy, takie jak interaktywne otoczenie i dodatkowe sekrety do odkrycia, sprawiają, że gra jest jeszcze bardziej wciągająca. Twórcy zadbali o to, aby każda wizyta w Silent Hill była inna, co znacząco podnosi jej wartość. Silent Hill 2 Remake to nie tylko odświeżenie kultowego klasyka, ale także godne uzupełnienie dla nowych graczy oraz hołd dla fanów serii. Zmiany w narracji, grafice oraz mechanice sprawiają, że gra jest jeszcze bardziej emocjonalna i angażująca. Twórcy nie zapomnieli o tym, co uczyniło oryginał tak wyjątkowym, jednocześnie wprowadzając nowe elementy, które zachwycają i zaskakują. Silent Hill 2 Remake to doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo po zakończeniu gry, skłaniając do refleksji nad własnymi lękami i pragnieniami. To nie tylko gra, to podróż w głąb ludzkiej psychiki, która z pewnością zadowoli zarówno starych, jak i nowych fanów serii. Warto zatem zanurzyć się w mroczne uliczki Silent Hill, by odkryć, jakie tajemnice skrywa to przerażające miasteczko.